going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Pierwszy dzień wiosny rządzi się swoimi prawami. Korzystając z dnia Wagarowicza, warto wybrać się w miejsca, które polecamy Wam w tym odcinku. Dodatkowo już teraz dowiecie się, gdzie w ciekawy sposób spędzić majówkę. Miłego oglądania! W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi sięga po zdrowe produkty. Zamieniają mięso i słone przekąski na rzecz owoców i warzyw. No bo przecież zdrowie jest najważniejsze. Jednakże wielu osobom sałata i inne warzywa kojarzą się po prostu mdło. Jak zatem jest smacznie i zdrowo? Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszło Wege Miasto. Niewielka wegańska knajpka zlokalizowana niedaleko metra Ratusz Arsenał. Tutejsze wypieki sprawiają, że warto zajrzeć tu z samego rana. Mamy bardzo szeroki wybór dla wegan. Sering z nerkowców, desery z tapioki z nasionami chia to tylko niektóre z dań, których warto tu spróbować. Dla bardziej wygłodniałych czeka pakora, warzywna kofta czy tempeh podawany na różne sposoby. Wyobraźnia właścicieli jest nieograniczona. Pomysł na knajpę to efekt takiej ewolucji w naszym przypadku, ponieważ najpierw zajmowaliśmy się przez wiele lat cateringiem wegetariańskim, wegańskim. Właśnie tak stopniowo dojrzewaliśmy do tego, że może warto by było otworzyć jakieś miejsce stacjonarne, gdzie ludzie mogliby przychodzić i jeść to, co mamy do zaoferowania. Taki sposób odżywiania jest bardziej korzystny dla zdrowia, sprzyja jakby utrzymaniu zdrowia. Jest to dieta lekkostrawna, pozbawiona wielu takich negatywnych, obciążających produktów. Uważam, że jest to sposób odżywiania korzystny dla człowieka. Gdyby Warszawy było Wam za mało, zawsze możecie wybrać się na wyjazd z Chill Out Team. Już w majówkę grupa ta wybiera się do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie spędzi 4 dni w malowniczym krajobrazie. Ja byłem pracownikiem kiedyś samorządu studentów Politechniki Warszawskiej. Tam rozpocząłem swoją przygodę właśnie z organizacją wyjazdów oraz imprez studenckich. Jesteśmy póki co organizacją non-profit, staramy się uderzać typowo w imprezy dla studentów. Po prostu nastawiamy się na dobrą rozrywkę, tak jak mówiłem, na przyjaźni. Chcemy łączyć ludzi i te relacje, które pozostają z nami na długo. Organizator wyjazdu ma dla Was specjalną ofertę. Dla pierwszych 10 osób, które zapiszą się na nas najbliższy wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską, mamy przewidzianych 10 koszulek, 10 unikatowych koszulek z naszym nowym logo. Jeżeli chcecie zobaczyć, to mamy tutaj przed sobą. No i zapraszamy do zapisów. Znajdujemy się dzisiaj w kawiarni Dobro i Dobro, najmniejszej kawiarni w Polsce. Co kryje to inspirujące miejsce? Przekonajmy się. Mamy nazwę naszej kawiarni Dobro i Dobre. My chcemy darować dobro, dobrą kawę robić dla dobrych ludzi. Dobro to nie tylko nazwa, to cała koncepcja taka, cały styl życia i naszego biznesu. Ale czego wyróżnia od innych kawiarni, że my mamy bardzo małe miejsce. Nasza kawiarnia jest najmniejsza w Polsce, mamy 6 metrów kwadratowych. Niewątpliwą zaletą kawiarni jest także bogaty wybór smaków. W menu znajdziemy m.in. czarną kawę firmową z miodem, cytryną i imbirem, czy mleczną kawę słoneczną z chałwą słonecznikową i miodem. Wszystkie kawy, także widoczna na zdjęciach kawa mandarynkowa, są parzone na miejscu i zawierają same naturalne składniki. Oprócz pysznej kawy robimy jeszcze dobre rzeczy. To jest zawieszona kawa. Można zostawić, jeżeli chcesz zrobić czegoś dobrego, to możesz zostawić kawę dla osoby, której nie ma pieniążku, żeby zapłacić za kawę. Możesz zapłacić za niej i zawiesić, bo akurat tutaj mamy przykłady takiej zawieszonej kawy. To jest ludzi, którzy już kupili dla kogoś innego i jeszcze nie jest zużyta taka kawa.
Oprócz kawy mamy dużo smakołyków różnych. Mamy ciasteczka takie specjalne, zefir. To nieznane w Polsce. Taka biała pianka, podobna do bezy. Jest miękka, składniki są podobne jak bezy, tak? Jeszcze jest pióre jabłkowe, tak. Tam raczej. I jest naprawdę bardzo pyszne. Na koniec mamy dla Was niespodziankę. Na hasło Dobra kawa dla dobrych studentów do każdej kawy otrzymacie ciasteczko Zefir. Zapraszamy! Mam nadzieję, że odcinek się podobał i każdy znalazł sobie w nim coś dla siebie. To już wszystko. Do zobaczenia niebawem. Cześć!